Rozdział 66. Gdy zielone pożera czerwone, to nie ma prawa oznaczać nic dobrego. Jakoś w podobnym czasie poszła fama, że niemiecka firma autokarowa pod nazwą Flixbus łączy się z polskim busem. Efektem tej współpracy jest to, że na drogach coraz rzadziej będzie można spotkać czerwone autobusy z bocianem, a coraz więcej będzie zielonych autobusów z napisem Flixbus. Niby wszystko było w porządku, niby pasażerowie, którzy kupili już bilety na polskiego busa, będą mogli zrealizować przejazd w autobusie Flixa, niby powiększa się możliwość dotarcia do kilku, może nawet kilkunastu miejsc w Niemczech, Słowacji, Czech czy Austrii. Niby Flixbus twierdzi, że zadba o pasażerów, zwiększając ilość miejsca na nogi. To jest więcej niż pewne, że gdy ktoś obiecuje nie wiadomo co, nie wiadomo jak potencjalnie dużej grupie pasażerów, to można być pewnym, że jest jakieś, ale musi być i jest. Nie jestem wróżką Eleonorą z numeru 0700, nie jestem też analitykiem ekonomicznym, ale. Nie muszę być ani jednym, ani drugim, żeby zauważyć podstawową, przynajmniej dla mnie. Rzecz. Utrata możliwości rezerwacji konkretnego miejsca, czyli powróciły czasy sprzed tej epokowej zmiany, którą wprowadził polski bus. Wolna amerykanka, wyścig szczurów przy wsiadaniu w pogoni o te kilka najlepszych miejsc, zwłaszcza miejsce zwanych przeze mnie Pull Position. Może, aby mieć na nie szansę, trzeba będzie wsiadać na pętli danego kursu, oczywiście bez bagażu głównego, aby zaoszczędzić czas na włożeniu do luku bagażowego walizkę czy torbę trochę większą od plecaka, ewentualnie wybierać kursy, które odjeżdżają po północy i przed, powiedzmy, Piątą rano, że już nie wspomnę o fali hejtu, jaka wylała się na fejsie na Flixbusa. A to, że nie ma biletów za złotówkę, czy nawet za 5 czy 10 złotych, że trzeba dopłacić za nadbagaż po kilka euro, że często się spóźniają i co tam jeszcze ludzie zdążyli doświadczyć bądź wymyślić. Co by o Flixie nie mówić, za co by go nie chwalić albo o co go oskarżać, dla mnie sprawa jest prosta. Jak rzecznie sobie zaczekam do okolic marca, może kwietnia, zobaczę jak rozwinie się sytuacja. Kiedyś zadzwoniłem sobie na infolinię z pytaniem, jak widzą temat opcji rezerwacji konkretnej miejscówki. Jak nie trudno się chyba domyślić, chodzi mi o moje ulubione miejscówki na pięterku przy szybie, z dużą ilością miejsca, możliwością nagrywania, jak to robiłem niemal nagminnie, a może i bez tego niemal w polskim busie. Pani z drugiej strony słuchawki odpowiedziała mi, że są w trakcie testów tego rozwiązania na kilku trasach europejskich i że mają wprowadzić, czy może raczej oddać wraz z rozkładem jazdy na początku czerwca 2018. A ponieważ to będzie mniej więcej czas, kiedy będę miał już raczej zaplanowane przystanki mojego trzeciego objazdowego urlopu po Polsce, czyli mojego Poulence Tripu, to spokojnie zaczekam do tego początku czerwca. Jeśli wraz z wejściem w życie nowego kalendarza w praktyce nowego rozkładu jazdy powróci opcja wykupienia sobie tej lepszej miejscówki, to Flixbus ma spore szanse, że zarobi co nieco na moich Poulenc-Tripach. Jeżeli natomiast nadal będzie obowiązywała średniowieczna zasada, kto pierwszy, ten lepszy, albo opcja ta wróci, ale będzie droższa niż jakaś granica zdrowego rozsądku, to będzie ich strata. Moje pln -y powędrują do tabelki z dochodami w księgowości jakichś lokalnych PKS-ów, firm busiarskich, a może. W ostatecznej ostateczności, z braku laku, innych sensownych możliwości nawet polskich rzęchów państwowych, którym trzeba ostatnio kilka rzeczy oddać. Poprawiła się punktualność, poprawił się stan tego, co podjeżdża na stację celem zabrania pasażerów. Szkoda tylko, że nie mogę tego samego powiedzieć o poziomie ich usług. W kontekście cen opłacalności tychże usług. Prosty przykład. Prywatna linia busiarska, z której regularnie korzystam, dojeżdżając do Wrocławia i wracając z niego do swojego królestwa, każe sobie płacić za bilet jednorazowy na moment pisania tego rozdziału sześć złotych, wożąc pasażerów w większości przypadków busami mogące zabrać dwadzieścia kilka osób. Tymczasem pociąg, który może tych osób zabrać kilkaset, każe wyskoczyć z kasy w kwocie 7,90. Ja się kurka wodna pytam, gdzie tu sens, gdzie logika? Troszeczkę zejdę z tematu rozdziału, ale czasami trzeba. Przy takiej pojemności pociągu bilet powinien kosztować 2-3 złote, a nie około 30% przebijać busa, który choćby się przełamał w połowie, to nie weźmie więcej niż te dwadzieścia kilka osób. No cóż, jak te koleje mają być opłacalne ekonomicznie, skoro firma jest podzielona na wie ile spółek. Każda spółka musi mieć pasażera, który musi zarobić swoją pięciocyfrową sumkę, a przy tym mieć dziesięciu zastępców i doradców. Ale umyć kibla w pociągu to już nie ma komu. Na szczęście, przynajmniej we Wrocławiu, nie wiem jak to jest w innych miastach, mając dwie rzeczy kartę miejską, na której ma się zakodowany bilet na wszystkie linie MPK i troszkę pomyślunku, to można za darmo rozbijać się pociągami przewozów regionalnych i kolei dolnośląskich między stacjami mającymi Wrocław w nazwie, a takich stacji jest chyba 18. W moim przypadku wsiadając na głównym, a kupując u kanara bilet od ostatniej na trasie stacji z członem Wrocław w nazwie, bilecik kosztuje całe 5,30 zamiast 7,90 zł.